Maria Lawadas, witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na wiadomości. Wielkanoc to najważniejsze dla katolików wydarzenie w roku liturgicznym, upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W tym roku będzie miała szczególny charakter. Triduum paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorną mszą świętą, w trakcie której wspominamy ostatnią wieczerzę. Ksiądz Ryszard Piasecki, proboszcz parafii świętej Jadwigi, podkreśla, że w czasie panującej epidemii w kościele może uczestniczyć podczas mszy tylko 5 osób. My będziemy się modlić, bo to jest kult Boży, do którego my jesteśmy powołani. My ten kult będziemy sprawowali, czyniąc całą liturgię taka, jaka jest, taka, jaką zwykle przeżywaliśmy wszyscy. Tym razem będzie bez. I co mają zrobić wierni? Ano, niech włączą się poprzez rozmaitego rodzaju transmisje i spróbują przeżywać jakoś tak osobiście, w swoich domach, w gronach rodzinnych, włączać się właśnie myślą, sercem w to wszystko, co się tutaj będzie działo. Wielki Piątek to dzień ukrzyżowania Chrystusa, dzień zadumy i refleksji nad sensem życia i przemijania oraz wartościami, którymi powinien kierować się w życiu każdy człowiek. Czas w tym roku bardzo wyjątkowy. I myślę, że przez to, że jesteśmy troszkę odcięci od sakramentów, musimy wejść w głębie naszego serca i popatrzeć, co tam właściwie jest. Czy tam jest ta miłość Boża? Czy ja potrafię przebaczyć? Czy ja staję się innym człowiekiem? Czy we mnie Pascha, ta uroczystość paschalna dokonuje jakiejś refleksji, jakiejś przemiany, jakiegoś ukierunkowania, nowego ukierunkowania życia? No więc to jest okazja, której już chyba długo nie będzie, dlatego że ten koronawirus w jakiś taki dziwny sposób skłania nas do pogłębienia naszej refleksji. W kościołach w Dębicy i całym regionie sprawowana jest liturgia Męki Pańskiej. Ksiądz prałat Ryszard Piasecki zachęca do odprawienia własnej liturgii. Ojciec rodziny nie mógłby zrobić adoracji krzyża. Czyż to jest takie trudne? Nawet w połączeniu z transmisją. Wziąć krzyż do ręki i powtarzać jak gdyby słowa celebransa, a wszyscy klęczą, wszyscy potem całują ten krzyż, który w domu wisi na ścianie. Czyż to nie będzie piękna domowa liturgia? Pełna wiary, pełna więzi z Panem Bogiem i z najbliższymi poprzez wiarę. Tak ja to widzę, tak ja na to patrzę. No boleję na tym, że nie będzie ludzi. Nas też, kapłanów, to bardzo boli. Proszę sobie wyobrazić, no jest pusty kościół, my celebrujemy uroczystości. Zwykle przyzwyczajeni byliśmy, że zawsze jakaś grupa wiernych była, teraz jest echo nam oddaje. Wielka Sobota to czas oczekiwania na zmartwychwstanie. W tym roku święcenia pokarmów nie będzie. Koszyczki trzeba przygotować oczywiście i te koszyczki zostają w domu. Najwyżej pewnego rodzaju błogosławieństwem byłoby dla tego pokarmu wielkanocnych chyba by piękna modlitwa wspólna, rodzinna. Najważniejszą częścią Triduum i całego roku liturgicznego jest Wigilia Paschalna, kiedy to świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, zakończone uroczystą procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem. W tym roku tylko przez transmisję telewizyjną. Pan Jezus zmartwychwstał, to nikogo nie było przy Panu Jezusie, jak zmartwychwstał, prawda? Pewna taka symbolika. Przyszły dopiero później, dopiero przyszły niewiasty, jeszcze później dopiero uczniowie przyszli, więc to nawiązuje do pewnej symboliki. A poza tym ja jeszcze nie wiem, ale tak myślę, że każde wydarzenie o znaczeniu globalnym to jest pewnego rodzaju znak dawany przez Pana Boga. Jakie on ma znaczenie, trudno teraz powiedzieć o tym. To zdaje się z perspektywy jakiegoś czasu my na to spojrzymy trochę inaczej. Na razie musimy przeżywać to, co jest bliskie naszemu sercu, a więc msza święta, zwłaszcza wielkanocna msza święta, musimy przeżyć troszkę inaczej, głębiej, ale ja myślę, że potem jak wrócimy do kościołów, myślę, że to nie będzie trwało zbyt długo, to potem powinniśmy z głębszą wiarą, z głębszym jakimś takim rozeznaniem, szacunkiem, z jakimś takim poczuciem sakrum przeżywać Eucharystię. To największe święto dla każdego katolika, w tym roku szczególne, bo podczas epidemii. Kierownictwo niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pustkowie bardzo prosi o wsparcie rzeczowe i finansowe dla swoich pacjentów w tych trudnych czasach pandemii. Do apelu przyłączają się władze gminy Dębica. Po
rozmowy telefonicznej pana wójta Stanisława Rokosza z panią Małgorzatą Bukowską, prezes Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Pustkowie, właśnie wynikła prośba dotycząca najpilniejszych potrzeb dla tej placówki w obliczu panującej epidemii koronawirusa. Ja tutaj wymienię teraz te sprzęty, które są w tym momencie niezbędne. Są to maseczki FFP3, FFP2, kombinezony ochronne, fartuchy barierowe, fartuchy ochronne fizelina lub bawełna, rękawiczki nitryl lub lateks, czepki jednorazowe, ochraniacze na obuwie, środki do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, lampa bakteriobójcza przepływowa 2 sztuki, termometry laserowe, koncentrator tlenu, maski plus dreny do koncentratów tlenu oraz maski do inhalatorów. I tutaj jeszcze taki apel do przedsiębiorców z branży spożywczej, że też jest bardzo mile widziany, przekazane środki, artykuły spożywcze. Wspomóc pacjentów tego zakładu można także przekazując pieniądze na wybrane konto. Pierwsza opcja to jest, że pieniążki wpłacamy na konto podane na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ została zgłoszona zbiórka na ten cel przez Stowarzyszenie Nowe Możliwości, które działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dębica. Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 14 6 803 333. A druga forma, został utworzony profil na zrzutka.pl przez pana Józefa Marka, lidera Akademii Piłkarskiej Chemii Gminy Dębica. Jak to zrobić? Po wejściu na stronę zrzutka.pl wpisujemy do wyszukania zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, klikamy wpłać na zrzutkę i wpisujemy kwotę, jaką chcemy przekazać. W tej chwili w tej placówce przebywa około 78 pacjentów, z tego około 40 pacjentów z terenu gminy Dębica. Są to osoby przewlekle chore, leżące, gdzie w rozpoznaniach przeważa otępienie starcze, stany po incydentach neurologicznych, czyli udar bądź wylew, gdzie najbliżsi nie mają fizycznej możliwości, aby zaopiekować się taką osobą przewlekle chorą przez 24 godziny na dobę. Stąd właśnie służy nam ta jednostka. Dziękuję za każdą przekazaną złotówkę na ten szczytny cel i bardzo Was wszystkich Państwa proszę o wsparcie tej placówki w jakiejkolwiek formie, ponieważ to od nas zależy dalsza działalność tej jednostki. W tym roku święta wielkanocne będą miały też inny charakter ze względu na brak możliwości spowiedzi świętej. Tylko w nielicznych kościołach tej spowiedzi można było dokonać. Ksiądz Ryszard Piasecki, proboszcz parafii świętej Jadwigi, zachęca do wzbudzenia żalu za grzechy i podkreśla, że wyspowiadać się można w późniejszym terminie. To na pewno jakiś jest boleść duszy, jakiś pewien problem duchowy, który jest problemem dosyć poważnym. Tylko z tym, że tak. Po pierwsze, Kościół wyjaśnił tę sytuację i zalecił, czy zachęcił do tak zwanego żalu doskonałego. Elementy tego żalu, jakie powinny być, są wyjaśnione w katechizmie Kościoła katolickiego, a zresztą każdy katolik, który przeszedł katechizację podstawową, powinien wiedzieć, co to jest żal doskonały. Zresztą on jest również i potrzebny przy sakramencie pokuty. Oczywiście doskonały jest najlepszy, no niedoskonały to wiemy z lęku przed karą Bożą, więc taki żal za grzechy też jest ważny, ale w połączeniu z sakramentem pokuty. Proboszcz parafii świętej Jadwigi zaznacza, że najważniejsza jest walka z pandemią i dostosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Musi być intencja przystąpienia do spowiedzi świętej w najbliższym czasie, kiedy nadarzy się ku temu okazja, albo kiedy ustaną, powiedzmy, pewne niesprzyjające czynniki, tak jak teraz epidemia. Jak ustanie, to wtedy, kiedy rozpoczniemy spowiedź, katolik powinien pójść do spowiedzi i jeszcze raz z tych grzechów się wyspowiadać. I to jest to. Oczywiście po takim żalu doskonałym może katolik iść do komunii świętej, tylko znowu problem. Tej komunii też nie będziemy udzielali gremialnie, niewiele osób będzie mogło przystąpić do komunii, nie mamy innego rozwiązania. Musimy się stosować do zaleceń władz państwowych, sanitarnych, no bo to jest wspólne nasze dobro. I tutaj działamy w tym momencie z posłuszeństwa przykazaniu, nie zabijaj. Skoro nie zabijaj, to jest właśnie oddalenie się, nie brak kontaktu, nie gromadzenie się, to musimy się do tego stosować, rozum nam to podpowiada.
Pozostanie w domach to jedyna droga do zmniejszenia skutków pandemii. W imieniu całej redakcji Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR życzymy Państwu podczas tegorocznych świąt wielkanocnych, wyjątkowych, bo przeżywanych najczęściej we własnych domach, wielu duchowych przeżyć i pięknych chwil rodzinnego nastroju oraz przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. I pozostańmy jednak wszyscy w domu, a następne święta już z pewnością będą bardziej wiosenne i radosne. Do zobaczenia. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia.